Poranne pytania Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam państwa. Dzisiaj naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu, przewodniczący nowej lewicy Włodzimierz Czarzastów. Witamy serdecznie, panie przewodniczący. Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu. Panie marszałku, wczoraj przyjechał pan do Olsztyna, spotykał się pan z samorządowcami z naszego regionu. Był panu marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina, był panu władz Elbląga, odwiedził pan prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. O czym pan rozmawiał z władzami samorządowymi naszego regionu? Proszę Państwa o KPO, tak? Bo ta dyskusja trwa i już wiemy, że pieniądze do Polski przyjdą 770 miliardów. No zł. jeszcze w senacie jest sprawa, jeszcze nie wiemy, czy, czy no wszystko tak, przejdzie. Ale wydaje przez Senat. mi się, że już nie będzie sił, które będą e, głosowały przeciwko przyjściu do polski 770 miliardów. E, my oczywiście jako lewica dostaliśmy straszliwie po, po nosie, że głosowaliśmy razem z panem Hołownią. I z panem Kosiniakiem Kamyszem za. Platforma głosowała przeciw, czy tam się wstrzymała, ale jestem do tej decyzji absolutnie przekonany. To znaczy, zawsze będę, bez względu na to, kto rządzi, czy rządzi PiSz, czy rządzi kto inny, zawsze będę uważał, że pieniądze, które idą na szpitale, które idą na żłobki, które idą na mieszkania potencjalnie tanie, które idą na samorządy, to są pieniądze, za którymi warto głosować. I jakbym miał powtórzyć tę sytuację. To bym ją powtórzył. O czym rozmawiałem z marszałkiem, o czym z prezydentami? No i jest w tej sprawie dużo jeszcze do zrobienia, bo po pierwsze trzeba wspólnie stworzyć ustawę wdrożeniową czyli tę ustawę, która tak, na podstawie której te pieniądze będą jak najbardziej sprawiedliwie szły w różne branże do różnych województw. To jest pierwsza sprawa. Namawiałem zresztą marszałka województwa do tego, żeby zebrał wszystkich 16 marszałków, żeby się dogadali bo ośmiu jest związanych z tego co pamiętam. Z opozycją, siedmiu chyba jest związanych z PiSem, a jeden chyba z, bez, z ruchem samorządowym, ale interesy mają takie same. To znaczy, żeby pieniądze przyszły do ich województw i żeby były dobrze dzielone. W związku z tym schowajmy barwy e, polityczne, myślmy o ludziach i o szkołach i o szpitalach. Bo tam na przykład jest taki zapis przez nas w, włożony e, i, i poszedł już on do Komisji Europejskiej, że 7 z 850 milionów. Mili Milionów euro trafi do szpitali powiatowych, biorąc pod uwagę, że jest ich 243, to, to jest dużo pieniędzy i to trzeba naprawdę pomyśleć, co z tym zrobić. W związku z tym, ponad podziałami, niektóre rzeczy trzeba załatwiać, a kasę. Na pewno. Bardzo wspomniał Pan o tym mocno. Został Pan zaatakowany przez prasę, która sprzyja Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej za to, że zgodził się Pan na tę formułę Krajowego Planu Odbudowy, zgadza się Pan na ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy. I powstaje takie pytanie, we mnie przynajmniej, czy to nie był celowy Pana ruch, który powoduje, że lewica jest mocno zauważalna? Platforma Obywatelska, która zaczęła skręcać w lewo, czyli wchodzić na podwórko lewicy, w tym momencie no w jaki sposób zaczyna pękać po liście 51 i czy to był Pana zamierzony ruch, czy to jest takie no, przypadkowe zachowanie Platformy Obywatelskiej, że coś w tej platformie pękło. Znaczy zachowanie Platformy Obywatelskiej wobec lewicy przypadkowe na pewno nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o nasze głosowanie, to też ono nie jest przypadkowe, ale niech pan sobie wyobrazi, że nie jest to spowodowane bieżącą polityką. Ja przypomnę, że lewica, bez względu na to co się myśli o lewicy, Wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. My jesteśmy naprawdę olbrzymimi zwolennikami Unii Europejskiej. Unia Europejska jest projektem który ma kryzys. Po Brexicie trzeba było tę Unię Europejską bardzo mocno wzmocnić. Ja wierzę w Unię Europejską, młode pokolenie wierzy w Unię Europejską. Ja wyjechałem na zachód pierwszy raz, jak miałem 29 lat. Wiem, co to stać w kolejkach, wiem, co to dostać paszport i wiem, co go nie dostać i wiem, jak to wszystko wychodziło. Więc dla mnie i dla mojej formacji integracja dalsza, mocna Unii Europejskiej była naprawdę bardzo, bardzo ważna. I druga motywacja była taka, tak samo w Polsce jest kryzys, bo jest pandemia. I pan, bez względu na to, kto jest premierem, kto będzie premierem. Ja nie, będę się za, ja nie będę się w tej chwili zajmował sprawą taką, czy premierem ma być Stasio czy Zosia, czy marszałkiem Sejmu ma być Stasio czy Zosia, czy marszałkinią. Dla mnie są, jest ważne poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków, a ze wszystkich badań wychodzi tak. Po pierwsze, ludzie chcą żyć i być zdrowi, koronawirus. Po drugie, ludzie chcą być bezpieczni, a bezpieczeństwo to również jest zabezpieczenie finansowe. No. Niech mi Pan pokaże kogoś rozsądnego, kto będzie głosował przeciwko albo się wstrzyma przyjściu 770 miliardów złotych do Polski, które mają być wydane w przeciągu 5 lat. Niech mi ktoś wskaże kogoś rozsądnego, kto powie, że szpitale powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim jak dostaną pieniądze, to będzie gorzej niż lepiej. Nasi rodzice, nasze dzieci, nie daj Boże my, nie daj Boże w ogóle ludzie trafiają do szpitali, tak? Albo te szpitale będą dobrze rządziły, dobrze, dobrze te pieniądze wydawały i będą dobrze leczyły, albo źle. I czy rządzi PiS, czy nie rządzi PiS, to mi chodzi o to, że jak moja matka będzie w szpitalu, żeby wyszła z tego szpitala zdrowa. To samo chodzi o dzieci. Moje, pana, każdego z nas. Albo będzie możliwość, żeby te dzieciaki miały możliwość wynajmu taniego, bardzo taniego mieszkania, albo kupna taniego mieszkania, albo nie będzie miało. No na Boga, to są dla mnie, wie pan, naprawdę proste. Te historie. I ja się nie dam wplątać po prostu w jakąś dyskusję. A jak zagłosujesz tam inaczej, to może będzie taka sytuacja, że się zmieni franek na Zosie. Franek na Zosie wcześniej czy później się zmieni. A 770 miliardów albo będzie, albo nie będzie. Będzie. A jak pan patrzy na Senat, na to, co zapowiada marszałek Grodzki, że teraz Senat się pochyli uważnie nad tym krajowym planem odbudowy, że będzie zwoływał konsultacje i że chwilę to potrwa, zanim Senat przetrawi te wszystkie dokumenty. Proszę pana, znowu powiem panu, jako już doświadczony polityk, niestety 61-letni, ale może po prostu, jak się jest młodszy, to może się ma mniej doświadczenia. Senat ma na to miesiąc. Niech zwołuje, niech konsultuje. Każde ciało ma do tego prawo, i jeżeli zostaną wprowadzone poprawki, które pomogą w czymkolwiek, będziemy za nimi absolutnie głosowali. Jesteśmy opozycją. To, że rozmawiamy z premierem rządu, to nie znaczy, że zmieniamy stosunek do tego rządu. Rozmawiamy o kasie, a nie rozmawiamy o w tej chwili praworządności albo 12 tygodniu, w którym kobieta według nas do 12 tygodnia ma prawo do usunięcia ciąży. Tak? To, to są zupełnie inne historie. Tak z ręką na sercu. Czy Senat podejmie decyzję za 14 dni, czy za 17? Czy coś się stanie? 770 miliardów? Ale będą Naprawdę tam poprawki nie. prawdopodobnie. Te poprawki wrócą do Sejmu. I jak się wtedy Lewica zachowa? Bo będzie, będzie, druga, będzie druga batalia. Będzie, będzie Lewica. Będzie tak jak opozycja. Po pierwsze, żeśmy w Sejmie już te poprawki wspierali. W Senacie te poprawki wesprzemy. I w Sejmie drugi raz będziemy wspierali te poprawki. tak Nie, nie widzę nic złego w tym, żeby Najwyższa Izba Izba kontroli, bo była taka poprawka, kontrolowała wydatkowanie tych środków. No co, co jest w tym złego? No absolutnie, proszę bardzo. Nie widzę w tym złego nic, żeby Polska przystąpiła do struktury i, i żeby prokuratorzy europejscy mieli wgląd na przykład w to, jak te środki będą wydawane i czy są wydawane zgodnie z prawem. My jesteśmy w Unii Europejskiej, co w tym złego? Pan, tutaj akurat pod tym względem opozycja powinna ze sobą współdziałać, tak samo jak uważam, że powinna współdziałać w głosowaniu w sprawie pieniędzy. Czasami komuś się coś, nie wiem, pójdzie drogą. No, wszystko do wybaczenia. No, do wybaczenia. Czy będzie rozmowa Pana z wicemarszałek Senatu Gabrielą Murawską stanecką która zarzuca Panu no, to, że nie szanuje Pan kobiet i są tam przytaczane Pana słowa, które stawiają Pana no, w sytuacji takiej, że wywierał Pan presję na Panią senator. Pana, czy ja szanuję kobiety, czy nie szanuję kobiety, to raczej moje życie o tym świadczy. I ostatnio sprawa, w której postępuje prokuratura w momencie, kiedy brałem udział w, w strajkach kobiet na ulicy i pobiłem szwadron według niektórych policjantów. Proszę pana, ja mam taką zasadę i ona wydaje mi się jest bardzo, bardzo rozsądna. Problemów własnej formacji oraz rozmów prywatnych o tych sprawach nie rozmawiam w mediach. Rozmowy prywatne są rozmowami prywatnymi, a jeżeli ktoś ma problemy w ramach formacji, trzeba to wyjaśniać sobie w ramach. Formacji. Jeżeli ktoś nie potrafi tego wyjaśniać w ramach formacji, to powstają listy: 51 osób do przewodniczącego partii, a były przewodniczący partii w tej partii krytykuje kierownictwo. Partie nie są od tego, żeby się zajmować sobą. Partie są od tego, żeby załatwiać pieniądze na szpitale powiatowe i załatwiać pieniądze na żłobki i pomagać ludziom. W związku z tym, tak to traktuję. Nigdy nie opowiadam o swoich rozmowach prywatnych przez telefon i nigdy nie opowiadam o problemach swojej formacji. A zadzwoni pan są... jeszcze do pani senator? Będzie Ale próbował o... pan z nią się porozumieć? Ale proszę pani, proszę pana, przepraszam, pani marszałkini Morawska-Stanecka jest świetną wicemarszałkinią, osobą, która, właściwą osobą na właściwym miejscu. Również ja na nią głosowałem wtedy, kiedy Trzeba było ją rekomendować na wicemarszałkinie. Nie zmieniam swojej opinii, a wszystkich ludzi związanych z moją formacją, a więc i panią marszałkinie Morawską-Stanecką i każdą osobę moim obowiązkiem jest wszędzie chwalić i wszędzie bronić. A jeżeli ktoś robi coś złego i nie mam go za co chwalić to nie powinienem mówić w tej sprawie nic. Panie Marszałku, tak na zakończenie jeszcze. Czy jest jakiś tajny układ dotyczący Krajowego Planu Odbudowy między Nową Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością? Prawem i sprawiedliwością. Niektórzy mówią, że to taki układ Ribbentrop-Mołotow się pojawił w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach dla służb mundurowych. Tym Cofnięto te emerytury tym, którzy byli współpracownikami czy pracownikami jakichś służb specjalnych, służb bezpieczeństwa. W trzy, trzy sprawy. Po pierwsze, e, rozmawialiśmy z premierem rządu e, tylko i wyłącznie w sprawie KPO i pieniędzy. Innych tematów wspólnych nie mamy. To jest jedna sprawa. Po drugie, zawsze będziemy starali się o to, żeby zabrane niesłusznie, najpierw przez platformę, potem przez PIS, świadczenia emerytalne dla służb mundurowych zostały tym, tym służbom mundurowym zwrócone i żeby nie było odpowiedzialności zbiorowej w tej sprawie. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa bo muszę to skomentować to pan Sikorski, były minister w rządzie, zresztą pana Kaczyńskiego. E, powiedział, że rozmowy nasze z, e, z premierem rządu, z panem Morawieckim, to jest Pakt Ribbentrop-Mołotow. Ja panu Radosławowi powiem coś takiego. Panie Radosławie, bo może pan tego nie wiedzieć, bo pan był tam w Afganistanie, może pan po prostu przez chwilę nie był na lekcji historii i się tego nie nauczył. Pakt i Bentrop-Mołotow spowodował ekstremację, ekstremację Żydów w Polsce i doprowadził do tego, że 7 milionów ludzi zginęło. Jeżeli pan uważa, że rozmowy pana tego albo kogoś z lewicy z panem Morawieckim to się równają, temu, co się stało w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, to mam do Pana taką prośbę. Niech Pan wróci do szkoły podstawowej, ósma klasa szkoły podstawowej. No to się Pan dowie tego, co Pan wiedzieć powinien. Bardzo dziękuję. My, panie Marszałku, to były poranne pytania Radia Olsztyn, Włodzimierz żarty. wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.